Because who are we? When we can no longer do the one thing we were put on this continent to do. We find a new purpose. Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 różnic między serialem Wiedźmin a książkami. Przyjrzymy się największym odstępstwom od materiału źródłowego w pierwszych dwóch sezonach serialu. Wprowadzono wiele zmian, zwłaszcza w drugim sezonie, więc skupiamy się tylko na tych, które mają największy wpływ na fabułę. Uważajcie na spoilery. It's you. You will destroy us all. I saw it. No one can stop it. Które zmiany wam się podobały, a które nie? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10. Dziki Gon. Pierwszy sezon czerpał ze zbiorów opowiadań Ostatnie Życzenie i Miecz Przeznaczenia. Drugi w większości opiera się na pierwszej części sagi Krew Elfów. Ale spotkanie Ciri z Dzikim Gonem w ostatnim odcinku było zainspirowane fragmentem kolejnej książki Czas Pogardy. Buntując się przeciwko planom Yennefer zapisania jej do Aretuzy, Ciri kradnie konia i odjeżdża w poszukiwaniu Geralta. Dziki Gon rusza za nią w pościg, ale pojawia się Yennefer i ich odpiera. Child of the Elder Blood, starry-eyed daughter of chaos, join our hunt. Your place is among us. You are ours. W książkach Dziki Gon pojawia się później, podobnie jak zdolność Ciri do otwierania portali do innych światów. Numer 9. Walka Geralta z Riensem. Hello, Ciri. It's so nice to finally put a face to a name. Have you met the Michelet brothers? I w adaptacji Netflixa i w Krwi Elfów mag Riens ma odnaleźć Ciri. W serialu przesłuchuje Jaskra, udaje się do Kaer Morhen i zakrada do świątyni Melitele. Główna bitwa sezonu jest później, przeciw Wolef Myr. W książkach Riens też złapał Jaskra, ale to Geralt tropi go i znajduje w Oxenfurcie. Wiedźminowi pomaga Shani oraz czarodziejka Filipa Eilhart. To kulminacja książki i krwawa bitwa, w której Geralt staje oko w oko z Riensem i braćmi Michelet. Numer 8. Francesca i Scoia'tael. W książkach Francesca Findaber jest potężną elfią czarodziejką, ale ma inną rolę. Jako członkini Bractwa Czarodziejów walczy w bitwie o Soden. Sympatyzuje też z grupą elfów i krasnoludów zwanych Scoia'tael lub wiewiórkami, którzy sprzymierzają się z Nilfgaardem i prowadzą partyzancką wojnę przeciwko ludziom w Królestwach Północy. Each sun sets on fewer elves. Our land is stained. Our eld is dead. Even our caves at the edge of the world have fallen to monsters. But we mustn't lose faith in a bright elven future. Krew Elfów opisuje zasadzkę Scoia'tael na Yarpena i jego grupę, z którymi Geralt, Ciri i Triss podróżują do świątyni Melitele. W czasie pogardy Francesca zawiera co prawda układ z Nilfgaardem, ale że będzie rządzić elfim państwem Dol Blathana. I nie ma mowy o Sintrze, nie jest w ciąży i nie morduje dzieci. What has been may not always be. Numer 7. Ucieczka Yennefer. W odcinku Straty relacja Yennefer z Bractwem Czarodziejów się mocno psuje. Tyseus, pet. Yennefer of Benkeberg survived fire magic. Survived imprisonment by Nilfgaard. Survived capture by elves and now returns to these hallowed halls unscathed? Stregobor wzbudza podejrzenia, że jest ona szpiegiem i musi się wykazać przez zabicie Kahira, ale ona go uwalnia i ucieka. Ach.
książkach nic takiego się nie wydarzyło. Po utracie Ciri, Cahir wraca do Nilfgaardu i zostaje uwięziony, a Yennefer nie jest uciekinierką. Może to mieć poważne konsekwencje, ponieważ w czasie pogardy Yennefer, Ciri i Geralt podróżują do Aretuzy, gdzie zostają uwikłani w wydarzenia o daleko idących skutkach. Po wydarzeniach drugiego sezonu nie byliby tam mile widziani. Numer 6. Historie głównych postaci kobiecych. Historie Yennefer i Ciri są mniej więcej spójne w serialu i książkach, ale showrunnerka Lauren Schmidt-Hisrick zmieniła ich rolę, dając im więcej głębi. Yennefer poznajemy nie jako ciętą czarodziejkę. Patrzymy, jak z łagodnej i pogardzanej garbuski staje się piękna, potężna i szanowana. Serial dokładniej śledzi też wczesne przygody Ciri. W książkach poznaje ona Geralda w Brokilonie po ucieczce przed zaaranżowanym małżeństwem. You really don't remember how you came to be in Brokilon Forest? Yet you heard it call to you. Później Geralt odnajduje ją po upadku Sintry. W końcu dowiadujemy się, co było w międzyczasie, ale jej podróż z Darą i morderczym Dopplerem są tylko w serialu. Kill him. What? Then I'll do it. Wait, no. Numer 5. Najważniejsze bitwy. Serial pokazuje upadek Sintry z punktu widzenia Ciri i Geralta. Widzimy Yennefer w bitwie o Soden. I choć są to kluczowe momenty książek, to nie zostały w nich opisane. Wiemy o nich, a Ciri ma koszmary o bitwie o Sintrę, ale nie poznajemy ich dokładnych wydarzeń. Adaptacja Netflixa pozwala nam spędzić więcej czasu z Ciri i Yennefer, więc możemy doświadczyć tych kluczowych bitew o wiele bardziej szczegółowo. Numer 4. Gra o władzę w Bractwie. Bractwo Czarodziejów jest potężną siłą polityczną i w książkach, i w serialu. Adaptacja pokazuje jednak dużo więcej wewnętrznych zagrań, które w książkach pojawiają się dopiero w czasie pogardy. They could cross the Yoruga, make it to Sodden by week's end. They could save Sintra. If Sintra falls, who cares? W pierwszym sezonie inwazja na Sintrę dzieli konklawę magów północy. W drugim Tisaya współpracuje z Vilgefortzem, by utrzymać Stregobora i Artoriusa w ryzach. I am not here to glorify my part in our victory in Sodden, nor to watch you perform feigned inquisitions to distract from your failures. Kończy się spotkaniem Tisai i monarchów północy, którzy wyznaczają nagrodę za głowę Ciri. W krwi elfów jest tylko tajne spotkanie królów północy, na którym planują wojnę z Nilfgaardem. Czy serial zupełnie zmieni dalszy rozwój wypadków? Numer 3. Sekret Emira. Drugi sezon kończy się zwrotem akcji, przynajmniej dla nowych fanów. Ojciec Ciri nie zginął na morzu. Jest nim Emir, cesarz Nilfgaardu, i raczej się z tym nie kryje. I'm the one who ordered the death of that elven baby. I had to. It was the best path to helping me find my daughter. W materiale źródłowym ta informacja długo jest tajemnicą. A to ważne, bo w międzyczasie Emir chciał poślubić Ciri, by uprawomocnić panowanie nad Sintrą i spłodzić jej dziecko starszej krwi z przepowiedni. Nie mogąc jej odnaleźć, poślubia nawet oszustkę w jej roli. Możliwe, że serial całkowicie porzuci ten wątek i że sama Ciri jest dzieckiem z przepowiedni. Child of elder blood, child of wrath, the time of contempt is nigh. The world will die amidst frost and be reborn of the new sun. Numer 2. Magia Yennefer. Następstwa bitwy o Soden są w książkach zupełnie inne. Here.
Yennefer zostaje oślepiona kulą ognia, ale zdrowieje. Geralt szybko dowiaduje się, że przeżyła, choć nie spotka jej aż do czasu pogardy. To Triss, a nie Yennefer, jest błędnie uznana za zmarłą. W serialu Yennefer traci magię i musi polegać na swoim sprycie oraz odnaleźć nowy cel w życiu. Dlatego współpracuje z Fringillą i Kahirem i zawiera umowę z Volefmir. Fabuła jest bardziej burzliwa niż w książkach. W krwi elfów ratuje Jaskra przed Riensem, ale nie zdradza Ciri, tylko uczy ją magii w świątyni Melitele i budują więź. Lesson number one. See the outcome. Make it happen. Zanim ujawnimy nasz numer jeden, pora na kilka wyróżnień. Starsza krew i mutageny. W książkach nie powstają mutageny z krwi Ciri. Did it work? It worked. Eskel w książkach jest uprzejmy i nie umiera. Brodziec. Rola Jaskra jako przemytnika elfów powstała na potrzeby serialu. I'm gonna do what I do best. And what's that? Oh, I never really know. That's why I'm so good at it. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Matka bezśmiertna. I want your desperation, Chris. Volefmir jest głównym antagonistą drugiego sezonu. Demon żywiący się bólem i mistrz marionetek. Jej machinacje podsycają ambicje Fringilli, dążenie Franceski do zemsty i zdradę Yennefer. How could you do this? I'm so sorry. Stoi też za ostatnią walką, opętując Ciri i mordując wiedźminów w Kaer Morhen. Ale w książkach jej nie ma. Po chacie na nogach bazyliszka można sądzić, że inspirowana była Babą Jagą, więc jej obecność nie jest zbyt niestosowna. Kulminacją krwi elfów jest jednak walka Geralda z Riensem, a nie opętana Ciri w wiedźmińskiej twierdzy. Volefmir przeżyła i dołączyła do dzikiego gonu, więc pewnie jeszcze ją zobaczymy. Podobał się Wam odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.